Siemanko ludziska, z tej strony Mecu, witam was w pierwszym odcinku z odbudowy klubu FIFA 22. Celem tej serii jest przebudowa Sunderlandu, by wrócił do dawnej chwały, a kto wie, może wzniósł się na wyżyny własnej historii i przebił swoje dotychczasowe osiągnięcia. Jeśli chodzi o tą serię, no to wybieraliście klub na zakładce społeczność. Sunderland minimalnie pokonał Borussię Mönchengladbach, zdobywając 1% głosów więcej, ale jak widać, ten 1% był decydujący. Będzie to wielosezonowa przebudowa, a w każdym odcinku będę umieszczał jeden sezon z naszej przygody. Planuję robić tak, że będzie jeden odcinek Sunderlandu, potem jednosezonowa przebudowa innego klubu, no i znowu Sunderland, żeby też była jakakolwiek różnorodność na kanale i żeby ten kanał nie zmienił się w Sunderland TV. Tutaj możecie zobaczyć, jaki mamy budżet. Jeśli lekko zmienimy przydział, to uzyskamy lekko ponad 4 miliony. Nasz podstawowy skład prezentuje się w sposób następujący. Jak na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, wygląda całkiem przyzwoicie. No i tutaj, jak widzimy, w celach zarządu największy nacisk kładziony jest na sukces krajowy, więc przyjrzyjmy się, jaki on jest. Bezpośredni awans i 1/8 finału The Emirates FA Cup. Mamy kilku piłkarzy wypożyczonych do naszego klubu. My też sami wypożyczamy piłkarzy do innych zespołów, ale myślę, czy niektórych nie wykupić, bo wydają się być ciekawą inwestycją na przyszłość. Zatrudniamy jednak na start skauta, bo w niższych ligach jest bardzo przydatny. Pozbywam się też wszystkich piłkarzy ze szkół juniorów, żeby zaczynać totalnie od zera, bo tak jest ciekawiej. No i zdecydowałem się, że spróbuję wykupić tego Nathana Broadheada. Czy mi się to uda? Tak jest, 900 tysięcy, więc poniżej jego wartości. Myślę, że ubiłem dobry interes, a ten piłkarz może się naprawdę fantastycznie rozwinąć. Sprzedajemy tutaj Wrighta do Zulte Waregem, oby mu się wiodło w Belgii. Uzyskaliśmy lekko ponad milion. Do Kasim Pasy odchodzi Luke Onin. 1 350 000 to nawet lepiej niż bym się spodziewał. Następnie sprzedajemy Patersona za ponad 500 000 do Bran. Myślę, że Liga Norweska będzie dla niego odpowiednia. Tutaj faza grupowa turnieju przedsezonowego, drugie miejsce. Jak będzie dalej w półfinale? Wygrywamy, a w finale? Również zwycięstwo. I teraz nasz budżet wskazuje na ponad 5 milionów. I postanowiłem, że spróbuję wykupić Clarka. Jego wartość to 2 900 000. A jak nam pójdzie w negocjacjach? 2 600 000. Znowu kupuję poniżej wartości. I to mi się bardzo podoba. No i tutaj skład przed pierwszą kolejką ligową. Niby nie przeprowadziliśmy transferów, ale jednak wykupiłem dwóch piłkarzy, więc to też się liczy. Wigan Athletic. Kiedyś grały obie drużyny na wyższym poziomie, a teraz biją się w trzeciej lidze i bramka, tak jest. Ładnie Stewart uderzył to z pola karnego i otwiera nasze konto strzeleckie w tym sezonie. A to nie koniec popisów, 2-0 Stewart po raz drugi. Ależ to jest mecz w jego wykonaniu, 38 minuta. Sunderland 2-0, możemy dokonać spokojnie zmian. I ostatnia akcja tego spotkania, piłka wybita. Pewny triumf 2-0 z Wigan Athletic. No i nasza przygoda w Carabao Cup, podpadamy w pierwszej rundzie z Millwall. Więc co by nie mówić, nie była to długa przygoda, a wręcz króciutki epizod, ale oby w innych pucharach było lepiej. No i tutaj skrócę wypożyczenie Griga, bo jak widzicie, brakuje mi zdecydowanie rezerwowego napastnika, a po co marnować pieniądze, skoro tanio możemy odzyskać swojego piłkarza. Alexander Arnold w Milanie za 172,5 miliona, Hernandez w Realu Madryt i Müller w Liverpoolu. Oj, dużo działo się w tym oknie i naprawdę doszło do zaskakujących transferów. Trafił nam się w szkółce juniorów Polak Dawid Krupa na pozycji bramkarza. Wiadomo, my mamy fach, jeśli chodzi o tą pozycję. Wykazuje wielki potencjał i mam nadzieję, że przyda się naszemu zespołowi. Po 10 kolejkach 6 miejsce, 16 punktów na koncie. Rotherham, ależ oni mają serię 10 meczów, 10 zwycięstw. A my już do nich 14 punktów tracimy. No nie jest kolorowo. Na samym dnie Wimbledon, no a nasz podstawowy skład wygląda naprawdę obiecująco. No i trafił nam się kolejny polski bramkarz, Peter Wrubel, ten pewnie wychowany po imieniu można wnioskować na obczyźnie, ale nie zapomniał, dla której reprezentacji bije jego serce. Jest to dobra inwestycja na przyszłość. Broadhead, jak widzimy, dostał powołanie do reprezentacji Walii. No a po 20 kolejkach zajmujemy czwarte miejsce w lidze. Rotherham zdecydowanie osłabł. Tracimy do nich już tylko 6 punktów, do Ipswich trochę więcej, ale to jest nadal niewielka strata i cały czas możemy walczyć o bezpośredni awans, więc ten sezon zapowiada się ciekawie. No i jeszcze można zobaczyć podstawowy skład, bo tutaj piłkarze się dobrze rozwijają. Mam tutaj też dwóch
ciekawych obrońców, chociaż ich overall bazowy niestety nie jest na jakimś bardzo wysokim poziomie. No i widzimy, Dani Jaku oraz Hoffman zostali odwołani przez swoje kluby z wypożyczenia, bo nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę. No niestety więcej czasu na boisku nie mogli spędzić, bo miałem ciekawsze alternatywy. No i zatrudniamy kolejnego skauta, kolejnego Irlandczyka, bo oni całkiem nieźle wyszukują. I tutaj Papa John Trophy, wygrana faza grupowa. Jak nam poszło dalej, widzimy runda druga. I tutaj nasza drużyna wygrała, ale z Barrow niestety już przegraliśmy po rzutach karnych. No i nasza przygoda w The Emirates FA Cup. Ominęliśmy z automatu pierwszą rundę, więc tu mieliśmy spokój. W rundzie drugiej remis z Salford. Powtórka i tutaj było już zwycięstwo, tyle dobrego. W rundzie trzeciej porażka ze Stoke i kończy się nasza przygoda. No i chciałem wykonać to zadanie, jeśli chodzi o sprowadzenie zagranicznego piłkarza. Niby już kupiłem tego Walijczyka, ale jak widać, to się nie sprawdziło. Mikółko, spróbujmy z Polakiem. Kupiony za 200 tysięcy, był bardzo tani, też go kupiłem poniżej wartości. Czy udało się wykonać to zadanie? Za moment się przekonamy. No i jak widać, nie udało się. Nie wiem, kto jest zagranicznym piłkarzem. W takim razie, jeśli nie Polak w Anglii. Chociaż może, kto wie, tutaj nas tak nie traktują. No i jak widzimy, Paulo Dybala przechodzi do Villarreal. Ciekawy ruch. Moreno do Manchesteru City, a Bastoni do Leicester. No tutaj też dość niespodziewane ruchy. I po 30 kolejkach wskakujemy na fotel wicelidera, 11 punktów straty do Rotherham, ale jedno zaległe spotkanie, więc jeszcze wiele się może zdarzyć. Do końca, pamiętajcie, pozostało jeszcze 16 kolejek. Lincoln tym razem na samym dnie, a nasz podstawowy skład cały czas się rozwija i to mnie bardzo cieszy, ale zarząd z mojej pracy nie jest zadowolony. Widzicie, wysłał mi pierwszą wiadomość, drugą wiadomość, jeśli chodzi o spotkanie na temat formy. Czy pojawią się kolejne? Tak jest, trzecia wiadomość. Oj, mnożą się, to nie jest dobry znak. Czwarta wiadomość, no powiem wam, w tak krótkim czasie dostać tyle wiadomości. Wolałbym trochę inną treść, no tutaj kolejne spotkanie, już wolę tego nawet nie liczyć, bo aż się boję, jaka liczba będzie na sam koniec. No powiem wam, cały czas niby moja praca wzbudza niepokój. No i zarząd jest nieugięty. A ja dostaję nagrodę dla menadżera miesiąca, więc jak widać, zarząd nie za bardzo zna się na swojej pracy, ale trzeba im wybaczyć, bo jesteśmy liderem League One. 3 punkty przewagi nad Rotherham i do tego jedno zaległe spotkanie. Więc jak widać, wszystko mamy w swoich rękach, a zarząd chciał mnie zwalniać. No ale jak widać, na szczęście skupili się na czymś się znają. Nie wiem w sumie na czym, ale dobrze, że nie na mojej osobie. No i tutaj trafił nam się świetny stoper Dylan Brown. Przeniesiony do drużyny seniorów, ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Musi dostać szansę. No i tutaj sprzedałem naszego rezerwowego, bo domagał się transferu, a uzyskałem za niego 2,5 miliona. Portsmouth pokonane 2-1 w ostatniej kolejce, co oznacza, że Sunderland wygrał ligę. Tak jest, wygraliśmy w rozgrywkach League One i awansujemy do Championship. Wraz z nami awansuje Ipswich, Rotherham, Plymouth, NK Dons i Wigan Athletic zagrają w barażach. A w strefie spadkowej znalazły się takie drużyny jak Fleetwood, Doncaster, Wimbledon i Lincoln. Stewart został królem strzelców, jedna bramka przewagi nad Berchantem Celiną. Jeśli chodzi o najlepszych asystentów, Stewart również tutaj rządzi drugi banan, a Moss za to był najlepszym bramkarzem. A tak na sam koniec wygląda nasz podstawowy skład. Brown wskoczył do podstawowego składu, no bo jak masz taki talent, to musisz dostać szansę. Dwóch wychowanków w sumie, Brown i Wrubel, w tym sezonie otrzymali swoją szansę. No i mam nadzieję, że będą przez lata stanowić o naszej sile. A zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszego zespołu. Ustalmy to. Stewart, Cirkin, Neil i Clark po 54. W bramkach rządzi Stewart, drugi Clark, a trzeci Broadhead. Jeśli chodzi o asysty, najlepszy Stewart, drugi Broadhead, a trzeci Winchester z Prithardem. No i tutaj widzicie, wygasa kontrakt Aidena McGiddy, byłego gracza m.in. Celticu. Kończy karierę i kończy się pewien epizod. Winchester i Stewart dostali powołania do swoich reprezentacji na Mistrzostwa Świata. Więc jak widać, z League One można dostać takie powołanie. Jak widzimy, Salford, Brentford, Leyton Orient wywalczyły awans do League One. Kilka drużyn zagra w barażach, a jeśli chodzi o najgorszą drużynę, to była to ekipa Sutton United. Beze mnie niewiele potrafią. Do Premier League awansuje Bournemouth i West Ham, więc z nimi się nie spotkamy.
tak samo jak z drużynami ze strefy spadkowej, czyli Peterborough, Cardiff i Luton. Przyjrzyjmy się teraz Premier League. Manchester United mistrzem Anglii. Widać, że to jest FIFA drugi Liverpool. A jeśli chodzi o drużyny, z którymi my się spotkamy, czyli ze spadkowiczami, to jest to Brighton, Burnley i Brentford. Same drużyny na B. No i widzimy baraże o Championship. Tak wyglądały półfinały. I w finale zwycięża ostatecznie drużyna MK Dons. I to oni zagrają w Championship. Papa John Trophy został zdobyty przez Mansfield Town. No dość spora niespodzianka. Carabao Cup zdobywa Chelsea. No tutaj bez niespodzianek. The Emirates FA Cup w rękach Leicester. No interesujący wynik. Super Puchar Europy dla Chelsea. Sprawdźmy teraz Ligę Konferencji, gdzie triumfuje drużyna PAOKu Saloniki. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Liga Europy dla Marsylii. I została nam Liga Mistrzów, którą zdobywa Liverpool. No w prawdziwym życiu nadal mają szansę. No i tutaj możemy sobie podnieść pensję niektórym piłkarzom, no bo te pensje są trochę niskie, więc z 15 podnosimy na 33 i teraz wyglądają zdecydowanie lepiej. No ale przedłużaniem, ocena menadżera 62, jak na to, że wywalczyłem mistrzostwo tej ligi, no to ocena też dość niska, ale nie wykonałem kilku zadań, niektóre przez błędy gry, no bo kupuję Polaka, oni go nie traktują jako obcokrajowca. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tutaj dwóch piłkarzy, Diamond, jak i Harris, wracają z wypożyczenia. I ten sezon dobiega końca. Pierwszy sezon za nami, w drugim zagramy w Championship. Drugi odcinek, kiedy pojawi się z tej serii, powiem wam, ciężko mi powiedzieć, bo wiecie, że teraz materiały pojawiają się nieregularnie na kanale, ale postaram się, żeby przerwa nie była za duża. Następny odcinek będzie z jednosezonowej przebudowy innego klubu, bo tak jak mówiłem na początku materiału, nie chcę ze swojego kanału zrobić Sunderland TV. Chcę, żeby i tutaj znaleźli coś dla siebie ci, którzy lubią dłuższe przebudowy i ci, którzy po prostu lubią klasyczne, jednosezonowe przebudowy, bo takie też da się zrobić w interesujący sposób. A jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek z wielosezonowej przebudowy Sunderlandu, w której dążymy do jego odbudowy, to było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!